Jeżeli nie będę ciągle tak, tabletki, no. Ale ciągle 10 tabletów bierzesz tam na miesiąc, czy co drugi miesiąc, rozumiesz? No. I wtedy ci się te kwasy regulują i wtedy normalnie funkcjonuje żołądek, rozumiesz? Tak. No, że to nie bierzesz ciągle tabletki, tylko znaczy raz na miesiąc, czy raz na dwa miesiące. Oczywiście, no. No i wtedy to ci się w żołądku wszystko reguluje i ci po prostu pomaga funkcjonowanie regulacji żołądka, rozumiesz? No właśnie. Chemia, nie chemia, no ale tabletki ci zawsze czymś pomogą, nie? Jeżeli nie nadużywasz tabletek, to ci tabletki pomogą. Tak, no tak, jeżeli nie nadużywasz, ja też tak myślę, no, żeby nie nadużywać. No właśnie. No. Jeżeli używasz wtedy, kiedy taka jest potrzeba, no to po prostu nie trzeba, nie? Oczywiście, ale, oczywiście. No, ale jeżeli te tabletki jesz na obiad, na kolację, na śniadanie, no to wtedy staje się problemem, nie? Naturalnie. No. A wiesz, znaczy takie znaczenie, że trzeba się dobrze odżywiać, nie? Trzeba. To kiedy Ewa przyjdzie? W sobotę czy kiedy? A wiesz co, jak będzie talitka, to ci przyniosę je, ale tam mam dla ciebie tę wątróbkę i tam te skóry z kurczaka, co ci obiecałam, nie? O, to fajnie, no. Ja to ci podrzucę jutro rano, wiesz? Dobra. To po prostu, żeby się nie psuło, w razie specjalnie w kolejnym schowałam, nie? No. No i tam, może zobaczę, masz jeszcze tam mleko w proszku? No to w proszku mam, bo ja jeszcze te malinowe muszę to zjeść. Ale słuchaj, ta Litka, ona rano wychodzi i tak dalej. Dzisiaj chciała ten telefon, a ja mam już ze 3 naładowane po 30. Słuchaj, tak mnie zdenerwowała, że nie dała mi tego telefonu, bo nawet nie wiedziałam gdzie. I wiesz, i żona ma tyle spraw do pozałatwiania. Ale słuchaj, jakbyś chciała się wyleczyć, dać, to przyjedzie tutaj, bo ona pojedzie do sanatorium z takim lekarzem, który tutaj prowadził, miał gabinet, ale ponieważ bardzo drogo utrzymanie było, to wyprowadził się z Warszawy i to jest taki bioterapeuta, lekarz, który chciał Mareczka przez telefon leczyć. Ja mówię, Mareczku, zadzwoń do niego. I on do niego powiedział, że przez telefon jego uleczy. I teraz ta Litka bierze z nim, idzie do sanatorium, on będzie jej jako opiekun do noszenia toreb, bo ona jest oczywiście inwalidka niepełnosprawna, ale on jakbyś chciał, jakbyś na przykład też i w sobotę przyszła, to wiesz, możesz tutaj się z nią dogadać i będzie ten bioterapeuta, czy on tu przyjdzie i on po prostu leczy wszystkich ludzi. Wiesz co? No. Ja leczę swój organizm sama, rozumiesz? Ja wierzę w moc Boga, rozumiesz? I że organizm, jeżeli człowiek dobrze o organizm dba, to się regeneruje sam, jak jeżeli u człowieka, słuchaj, regeneruje się wątroba, nie? No. Czyli regenerują się też inne części ciała, rozumiesz? To jest taki lekarz Jasieniecki, on bardzo znany w internecie, ale on nie ma tam takich studiów lekarskich, ale on ma taki dar od urodzenia, że tutaj bardzo wielu ludzi już jakby wyleczył. Ale najśmieszniejsze jest to, że chciał Mareczka przez telefon wyleczyć, a Mareczek się wystraszył i powiedział, że nie chce. Słuchaj, ja też się powiem, jest taka zasada. Nie wydawaj pieniędzy na aptekarza, na lekarza. A nie, ja nie wydaję, kochana, nie, oczywiście, że nie. Ale jest takie przysłowie, nie? Wydawaj pieniądze na piekarza, czyli chodzi mi o jedzenie, nie? Oczywiście. Ewka, jak ty tam chodziłaś do tego Tesco Extra, to tam, ja już mnie tam dawno nie było, bo ja tam nie mam czasu na noce jeździć, wiesz, wiadomo, że to jak 10, to ja do domu lecę. Ale tam te moje leny, my tam tańczymy, śpiewamy, ale w Tesco Extra jest bardzo dużo też leków. I tam możesz oglądać, poobserwować, popatrzeć, jak tam byłaś w tym Tesco Extra. Jakie tam mają fajne leki, wiesz? Na razie nie ma. Ale słuchaj, chodzi mi o leki, ale chodzi o ceny. Też są te apteki w Warszawie, te w Zielonym Krzyżu, wiesz, które? No, tak. Taki zielone tło, biały krzyż apteka. To są takie ceny przystępne leki, wiesz, czyli takie, wiesz, nie są drogie leki. I przykładowo ta Uniwersum, tam apteka u Mareczka, tam, nie? Ja tam czasami nie wiem, jak raz sobie chcemy coś kupić, nie? No i tam czasami zahaczy tam, wiesz, ale Mareczka, jak nieraz dzwoniłam, to Mareczka nie było w domu, nie? Aha. Albo był pijany i nie chciał mi otworzyć drzwi i nie odbierał telefonu. Ja, żeby go zdenerwować, to zawsze mówię, przyjeżdżam tu na wiatrasę, czasami sobie coś kupuję do jedzenia, nie? No ale ciebie nie ma, mogłabym to sobie kupić, nie? Ale nie odbierasz telefonu, więc na tym tracisz, nie? Ale to świnia, słuchaj, pijany cię nie wpuścił, no bo jak jest pijany, to wiadomo, ale to świnia, słuchaj, bierze od ciebie pieniądze czy coś i ciebie nie wpuszcza, bo on jest pijany. No to świnia. Nie, w ogóle nie odbierał telefonu. A mówiłam ci, że teraz zablokował mi telefon.
Ale może cię odblokuje, wiesz, bo tutaj do mnie normalnie, wiesz, wydzwania, wiesz, ale on rano jakoś tak nigdy nie ma czasu, czy on do tego Rakowca jedzie, tam 148 na Ursynów, żeby mu do dupy zajrzał, czy mu to równo puchnie, czy ten rak rośnie, a czy w ogóle on ma tego raka. A jak dzwonisz do niego, pytałeś się, czemu zablokował mi telefon? Nie, na ten temat nie rozmawiałam, bo wiesz, jak poruszysz ten temat, to on się zaczyna nerwowy, robić agresywny, rozumiesz? No ale to zapytaj go. To dopiero potem, ja mogę, ale wiesz, tak nagle ja się nie zapytam, bo on wtedy jest psychik, przecież on nie jest debil. On zacznie, wiesz, a ja wam wszystkim poblokuję! A to wiesz, on takie są, takie ma reakcje. No. Ale słuchaj, on nikomu nie robił łatwiej. A jak on będzie do siebie mówił, cokolwiek, to nie stanie przygląd na łaskę, kładzie łaskę. Tak, oczywiście, łaskę niebieską, naturalnie. I go wtedy zdenerwujesz, bo ja do niego tak mówię, nie? Tak. Żeby żadnej łaski mi nie robisz, bo ja nie muszę przyjść. Ja mam teraz obojga mieszkanie i chrzanie, nie? Tak. Wiesz, i żyję jak człowiek, mam chociaż w mieszkaniu meble, normalnie funkcjonuje, lepiej od ciebie, nie? No. Mam też pralkę, mam też telewizor, mam wiele rzeczy. Takich, co ty nie masz, nie? No to czyli, że widzisz, że tego Mareczek nie ma i mieć nie będzie, nawet on nie chce mieć telewizji, ale wiesz, w internecie czasem ten film ogląda, wiesz, jakie filmy on ogląda. Głupi, ma sufity podwieszane, nawet nie widziałaś w łazience, nie widziałaś w kuchni. On to wszystko robił sam. On w sumie jest bardzo pracowity, ale ty powinnaś jego ostrzegać, że ta wódka to jego zniszczy i zamorduje. Posłuchaj, sufity podwieszane to mój brat już robił lat 30 temu, rozumiesz? Bo takie sufity podwieszane to już mieliśmy w domu kiedyś. No to on też to dawno robił, też, bo on teraz to już wiesz. Remonty robił, ciągle coś przerabia. Czyli, że to w sumie jest pracowity człowiek, ale przez tego Dominika to on się strasznie rozpił, wiesz? Bo on był samotny, jako ten kopciuch, przez matkę wyrzucony na śmietnik, to więc dziecko wzięte ze śmietnika, to jak jakiegoś jeszcze jednego przyjaciela miała, co mu postawił, no to dla niego to był raj. No. Ale Mareczek szuka takiego towarzystwa, gdzie postawią, gdzie coś dadzą i tak dalej, i tak dalej. No ale to dlatego był u tych świadków Jehowy, że świadkowie Jehowy z nim studiowali, ja też, jako powiedzmy kolejna nauczycielka, bo to u Janeczki sobie po sąsiedzku na tym samym piętrze. Mareczek przychodził, Janeczka Sobieska siedziała, ja siedziałam, to więc co jakiś czas on miał innego nauczyciela. Dlaczego? Bo on był tępy i debil i nie mógł pojąć ducha, bo jeszcze mógł coś zrozumieć, ale to trzeba było zrozumieć, że jak my idziemy głosić, to my to robimy za pieniądze, my nie pobieramy żadnych tych, a nawet jeszcze trzeba te 10 zł do koperty miesięcznie na dobrą nadzieję, bo to się tak nazywa, dać. No on to sobie nie wyobraża, że on miałby dać 10 zł miesięcznie na jakąś dobrą nadzieję, a przecież nie musi dać, bo to nie jest wymagane. No. Nie musi dawać, ale słuchaj, brać też chce, ale dać nic nie chce. Do tego, że de facto umowa, która na szczęście... Ale to nie jest, wiesz, ja zawsze mówię, nie jest sztuką brać, ale jest sztuką się dzielić, nie? A jest jeszcze większa do niego jest sztuka się podzielić wtedy, kiedy nie masz nic, a dzielić się wtedy, kiedy masz wszystko, nie? No oczywiście, oczywiście. No. Bo to wtedy łatwiejsze dzielenie, nie? Ale misjonarstwo na tym polega. Kiedyś nasza polonistka też mówiła, że co to jest minister? Gdzieś kiedyś była na spotkaniu partyjnym i wstała, powiedziała, czy wy wiecie, że minister to znaczy sługa? Usługujący minister? Bo wiesz, każdy chciał, żeby jemu dać, żeby ktoś obsługiwał, a minister to znaczy sługa. I ona przypomniała, jako wielka znawczyni, była naszą i psycholożką w szkole, i polonicką przez bardzo wiele lat dyrektorką i w ogóle i tak nam opowiadała, jako swoim dzieciom. Więc zresztą też jak te medaliony czytała Naukowski, to płakała, jak tam były te piszczela i kości, jak oni mordowali ludzi, rozdzielali, mydło robili. To wszystko nam czytała, jako dzieciom płakała. Ale mówi właśnie, że minister to jest sługa, żeby ludzie nie liczyli, żeby ktoś im coś dał, tylko żeby usługiwali. A więc pionierzy, pionierki, świadków Jehowy, komisja, to idą, głoszą i nie chcą za to pieniędzy jak ksiądz, żeby mu teraz państwo dało, bo oni mają dobrą sytuację, żeby im płacili za to, co oni robią. To może, ja nie wiem, niech lepiej na te tace żebrzą w dalszym ciągu, to jakoś, żeby się utrzymali, ale to, że oni robią, to puszczaj chleb po wodzie, a do ciebie wróci. No to to puszczanie chleba, to jest przez nas robione darmowo. No. Na które
Także wiesz, niech się wypcha, ja to całe życie, wiesz, rozdaję ten chleb, jeszcze by czego. Kiedyś to nam pionierom, to nawet jak sprzedałam komuś Biblię, to płacili nam pionierom 40%. To nawet kiedyś to mogła mi na Bibliach zarobić, bo ja bardzo dużo kiedyś rozprowadzałam Biblii, ludzie płacili, oni wiedzieli, gdzie kupić, no to proszę bardzo. A potem już za to przestali płacić, co tylko dawali pionierskie miesięcznie jakieś tam 60 zł, ale takie symbolicznie, ale zawsze to było śmiesznie, coś, że miałaś na to, na tamto, a kiedyś to z tym było ciężko. Ale jak pionierka nie pracowała, albo pracowała na pół etatu, to było lepiej, ale też te pieniądze dostawała, jeżeli była pionierką stałą, bo 3 godziny dziennie pracowała. Natomiast ta, która była pionierką specjalną, to musiała dziennie głosić 5 godzin. I wtedy jeszcze poza tym mogła być wysiadana na wioskę, jedź tam siostro, bo tam jest zapotrzebowanie na tej wiosce, tam nie ma pionierki. To więc pionierka specjalna za darmo musiała, ale dostawała jakieś tam tantiemy i ciuchy i kawę. No i brała siostry słabe do głoszenia, rozwiązywała problemy, jakie tam były w zborze i na zewnątrz i u tych zainteresowanych. Ale pionierka specjalna musiała głosić 5 godzin. Ja nigdy nie chciałam być pionierką specjalną, bo ja musiałabym tak 5 godzin, a jak ja 3 godziny, to ja i tak nieraz więcej głosiłam, za darmo oczywiście, ale po prostu ja byłam w jednym zborze, bo tutaj brat taki i Kłosiński, i taki inny przyszedł. Siostro pionierka może być chciała gdzieś do innego zboru pojechać, ja bym nie chciała, bo mnie tutaj bracia kochają, jestem tutaj do tego zboru przyzwyczajona, bo mam tutaj blisko i do pracy, i do tego, i do tamtego. I on nie mógł mi oddzielić od tego zboru, a bracia mnie nie chcieli puścić. Ale dlatego, że byłam pionierką na 3 godziny, żebym była pionierką specjalną, to byłabym już na życzenie braci. No rozumiem. No, także to wiesz, tylko tak ci mówię, tak mniej więcej, no, że zawsze każdy mógł być tym pionierem stałym, ale to było już bardzo dużo. 3 godziny dziennie to musiała być bardzo dużo głosić, bo jeszcze była pionierka pomocnicza, 2 godziny dziennie. To każdy chciał być chociaż tym, jak pracował, 2 godziny dziennie, ale już tam nic nie dostawał, no bo ani kieszonkowych takich, ani nic, ale każdy chciał być pionierem pomocniczym, to było już coś. A stały pionier, pionierka, to było już bardzo dużo. Natomiast specjalny to byś musiała na życzenie brać. No a na wioseczkę to tylko już, wiesz, nie kochasz rodziny, w sensie tylko kochasz Pana Boga, to na wioseczkę ciebie wyślą to tam, a to tam i że bujaj się tam, Waćka. No ale dla Pana Boga wszystko, nie to proszę Pana Boga. Ja nie należę do żadnego kościoła, jestem szczęśliwa, niezależna, rozumiesz? Ja to pamiętam, taka Renatka była z Podlasia, gdzieś z Supraśni czy skądś, ona była po Akademii Rolniczej. I ona była taka wygadana, ale to wszystko tak takie coś, ale to nie jest śledzikowanie, tylko to taka wada wymowa, ale tak śmiesznie mówię. Bardzo kształcona taka Renatka i ona została pionierką specjalną, czyli tak, po 5 godzin dziennie, wszędzie jeździła. Jaka uduchowiona dziewczyna, to bracia powoływali się na jej autorytet uczoności, że ona jest po Akademii Rolniczej, proszę ciebie, i była wielką rolniczką, jakimś takim badaczem laboratoryjnym, znawcą itp. i tamte, słuchaj, i mnie ona tak troszeczkę zadziwiała, ale myślę sobie, cholera, ja to tak lubię po tych zborach jeździć, bo mnie tutaj bracia zapraszają, współpracujemy, ale żeby tak pojechać gdzieś i tam sobie być, to nie, tak, żeby, ja muszę sama, ja mam wiedzieć, gdzie ja mam być, gdzie ja chcę, gdzie mi się podoba, a potem jak tak zaczęłam po tych zborach jeździć, to tak ile 2 tygodnie się przyzwyczaił, na przykład w Świdrze byłam całą zimę, tak mi się tam podobało, proszę ciebie, w tym Świdrze, że nie chciałam nigdzie jechać, a ta Janeczka Sobieska, która wyciągnęła Mareczka z psychiatrycznego, z Piaseczna, ta Janeczka Sobieska mówi, żeby do niej tutaj przyjechać na 14 piętro, to jeszcze Mareczka nie było, żeby, i ona potrzebowała pomocy, bo ona tutaj się przeprowadziła do domu i ten Krzysio, to jego ojciec chirurgiem na Brackiej, prawie na Brackiej, tylko na Barskiej, tam na Ochocie, taki szpital chirurgiem, to ona wychowywała syna, którego ojciec był chirurgiem i ja pomagałam mu tam w matematyce, w polskim, ale ona nie tylko chciała więcej, żeby tam jej pomagać w domu i tak troszeczkę wykorzystywała to, więc bracia powiedzieli, że nie, że ja będę tu u braci, a do niej tylko tak na trochę. Ona była bardzo chytra, miała kilka dzieci, kilkoro, i Mareczka wzięła też, także Mareczek to nie był, wiesz, jedyny, bo miała Krzysia, któremu załatwiła mieszkanie, on tu urzędnikiem pracuje, taki Krzysio, bardzo ładny, a natomiast Mareczek to był chyba już jeden z ostatnich, już z debilami, taki Pawełek, tu Grażynka Kotyńska, na 3. piętrze mieszka, to całkiem zespół dawna, to go wystawiła gdzieś na Szczecin,
To był Mareczka, kolega z Piaseczna. I taki był Arek, co został świadkiem Jehowy, się uchował, jest, włosy stracił. Też Mareczka, kolega. Natomiast Mareczek się jako jedyny nie przyjął, nie przyjął chrztu, no bo on jakoś tak nie ma tego uduchowienia. Jak był ze mną w Białymstoku, takie siostry, co do mnie po raz pierwszy kiedyś przyszła. A tak już trzeba. Słucham, Ewka, ty? Tak, to ja, bo coś policzkiem włączyłam telefon, wiesz? Ale na nowo z tobą rozmawiam, tak? To ty, na nowo, patrz. Dobra, przyjedź, kochanie, tutaj do Wisława Gomułki. Tu są śmieci stare Wisława Gomułki. Przyjedź jutro, a ja w sobotę to zastaniesz tę Litkę, to wtedy rozpracujemy ją. No. Bo już 2 godziny z tobą gadam przez telefon, gadam. No i dobrze, no i dobrze, no i dobrze. No dobra. No to... Ja jutro do siebie rano zabrę. Dobra, dobra, czekam, dobra, pa, na razie, hej. Tak. Mogę tobą trochę jedzenia, to ci przyniosę i weź stąd, zrób sobie to mleko i to kostkę molinową. Oczywiście, musimy potruć tę Lipskę, musimy ją potruć. No, dobra Ewa, to miłego wieczoru, miłego dnia, popołudnia, pozdrów Dawidka, Lisia Kitka. No, na razie. Cały program także proszę państwa. Na naszej stronie www.radiomaria.pl. Zachęcamy do wspólnego przeżywania tych dni odpustowych wraz z... O polskiej armii. W Sejmie trwa debata po informacji rządu w sprawie zakupu helikopterów dla polskiej armii. Szef MON wyjaśniał, że decyzja o zakończeniu rozmów wynikała z odpowiedzialności za stan polskiego wyposażenia zbrojeniowego. Opozycja zarzucała, że za decyzją resortu obrony stały inne pobudki. Jakie i co o śmigłowcach mówił minister Antoni Macierewicz, to pytania do reportera Polskiego Radia 24 Lucjana Olszówki, który jest w Sejmie. Cała Polska jest świadkiem wielkiego zamieszania i wyjątkowej nieudolności rządu przy realizacji kontraktu dla sił zbrojnych. Tak mówi opozycja, która o tę dyskusję, która ma miejsce i informacje rządu w sprawie przetargu dotyczącego śmigłowców sama wnioskowała. Opozycja sugeruje, że odstępując od negocjacji w sprawie dostawy Caracali produkowanych przez Airbusa, Prawo i Sprawiedliwość spełnia obietnice wyborcze wobec związkowców. Tu chodzi o pracowników zakładów. Prawo i Sprawiedliwość spełnia obietnice wyborcze i będzie... No słucham ciebie. No, co tam się stało? Znowu mi się zrobiło, bo prawo napisze, że go wypuścili, potwierdziłeś moje obawy. Ale już podeszły, dlaczego go wypuścili? Ale widocznie wypuścili go z więzienia, bo on nie był winny. Może tam ktoś z tych moherowych oskarżył go, że tam pod krzyżem chodził, tam były też dzieci, się kręciły, może z tymi... Ale pan, ja mam jakiego znajomym jeszcze, no chyba to są jakieś jaja. Ale jeżeli okazało się, że on wcale nie jest pedofilem, tylko normalnym gilem, no to nie ma... To tym bardziej lepiej, dla ciebie. No to on ci może prawdę powiedzieć za kulisami, tam może ci prawdę powiedzieć, ale dobrze, że się wybronił i widocznie, wiesz, ja ci coś powiem, jak jest taki temat, to człowiek jest pod obstrzałem kamer, pod obstrzałem tego, co policjanci zobaczyli w internecie, pod obstrzałem świadków i gdyby on był tym pedofilem, to on by z tego więzienia nie wyszedł po 4 miesiącach, czy po 3, tylko po... Co? Zastępczej, aby domy dziecka z... No widocznie, on nie jest żadnym pedofilem i ty nie możesz się trzymać takim, że go pochwycili pod tym pretekstem. Ja uważam, że to jest wielka kompromitacja policji, że to jest wielki wstyd dla policji Mokotów, którzy aresztowali go ostentacyjnie. Telewizja TVN 24 nagrała film, który sam widziałeś, z głową szedł do dołu, z dupą do i rękami i kajdankami do tyłu na komendę. To oni to za pieniądze za to mają na telewizji. Ja
to po prostu bym się wstydziła. U świadków Jehowy to nie ma takich ludzi, co pracują w sądzie, ludzie oskarżają, wydają na więzienia, ani nie pracują w telewizji TVN24. Tam pracują niewierzący, ateiści, bezbożni ludzie, oszuści i złodzieje krętacze, którzy chcą Polskę, wiesz, okraść i mają tylko pieniądze za to, że pokazują jakieś, z tego wynika, że bzdury pokazują, wiesz, no kłamstwa, no. I na pewno ta Zośka mu pomogła, wiesz, tam na sądzie, ja nie wiem, ja tam nigdzie nie byłam, nic nie wiem, ale wiesz, pewnie ta Zośka Maciąg na pewno mu pomogła. Ona jest, wiesz, biegłym tłumaczem niemieckim i pamiętasz, jak żeśmy ją tu koło mostku spotkały. Ona była uśmiechnięta, nawet pokazała mi w siatce, ja mówię, co to ciastka, a to makaron był. No, ona była uśmiechnięta, to znaczy, że ona wiedziała, że coś jest po dobrej myśli się dzieje. No, i jego wypuścili. Tylko czemu telefonem jest w ogóle nie odbiera? Słuchaj, on może te telefony to ma rzeczywiście może nieczynne, może ten 501 za ci tam, a nie to był Zośki. Może on ma całkiem inny, może tamte zarzucił, może tamte potraktował jako śmieć, może mu Zośka kupiła w prezencie nowy, może on sobie sam w prezencie kupił sobie dla samego siebie nowy, może tamtych nie używa, może ma inny. I teraz jak go nie... Jeden numer jest osiągany, tylko że nie odbiera. Pod koniec 2018 roku. Aha, a jaki? 500 co? Chyba ten z plusa nie odbiera. Ten z plusa, tak, tak, do sekretarka się włączy. No to więc widzisz, ale on nie odbiera tak samo często jak i ty nie odbierasz, do ciebie dzwoni milion razy, to teraz rozumiesz już sam, bo widzisz siebie w lusterku, patrząc się na Zelenskiego. No dobrze. Aha, no, no. A i ten Kołakowski, poczekaj, do niego dzwoniła, mówił, że do niego dzwoniłeś. Jak chcesz, to przyjdź sam koło 21. On tam siedzi cały czas, no na razie. To, że mamy wykwalifikowaną kadrę techniczną, kadrę często, zawodową. Jeżeli dany pracodawca nie odezwie się zbyt szybko do kandydata, nie zakończy w odpowiednim terminie procesu rekrutacji, to dobry kandydat, który gdzieś tam znajdował się na tej liście potencjalnych osób do zatrudnienia, znajduje już miejsce pracy gdzie indziej. Izabela Bartnicka podkreślała, że pracodawcy są coraz bardziej świadomi, iż ważne jest dbanie o kandydatów już w procesie rekrutacji, a także pokazywanie im ścieżek rozwoju w danej firmie. Osobom już zatrudnionym oferują podwyżki i starają się stworzyć w pracy miłą atmosferę, tak by każdy pracownik czuł się dowartościowany i potrzebny. Rosyjskie służby zatrzymały mężczyznę podejrzewanego o przygotowywanie zamachu terrorystycznego. Jak informuje agencja RIA Nowosti, mieszkaniec Tatarstanu miał związki z dżihadystami państwa islamskiego. 36-letni mężczyzna należał do radykalnej grupy wyznawców islamu. Śledczy ustalili, że utrzymywał on kontakty z terrorystami państwa islamskiego i wysyłał im pieniądze. Z danych operacyjnych wynika, że już w lipcu skonstruował 3 bomby domowej produkcji, wykonane z materiałów pirotechnicznych. Próbne eksplozje przeprowadzał w opuszczonej fabryce na peryferiach Kazania. Najprawdopodobniej planował wysadzenie w powietrze któregoś z miejscowych zakładów przemysłowych. Postępowanie karne w tej sprawie prowadzi Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej przy współpracy z Federalną Służbą Bezpieczeństwa. W tym roku już kilkakrotnie rosyjskie służby zatrzymywały grupę mężczyzn planujących zamachy w Moskwie i innych dużych miastach Federacji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Niemczech zmarł jeden z policjantów postrzelonych wczoraj przez członka skrajnie prawicowej organizacji Obywatele Rzeszy. 3 innych funkcjonariuszy pozostaje pod opieką lekarzy. Z Berlina Wojciech Szymański. Do strzelaniny doszło wczoraj w miejscowości Georgensmünd niedaleko Norymbergi. Policjanci mieli przeszukać dom 49-letniego mężczyzny, który nie chciał podporządkować się decyzji o odebraniu mu pozwolenia na broń. Gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, mężczyzna otworzył ogień. 4 policjantów zostało rannych. Nad ranem jeden z nich zmarł. Sprawca został zatrzymany. Jest on członkiem radykalnej organizacji Obywatele Rzeszy, która nie uznaje państwa niemieckiego w obecnym kształcie. Zwolennicy ruchu wierzą, że nadal istnieje Rzesza Niemiecka i to w granicach z 1937 roku. Zdaniem niemieckiego kontrwywiadu wielu członków ruchu jest aktywnych w organizacjach neonazistowskich. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Szczyt czwórki normandzkiej w Berlinie nie przyniósł przełomu w sprawie konfliktu na Ukrainie. Podczas spotkania przywódców Niemiec, Francji, Rosji i Ukrainy uzgodniono mapę drogową dla wdrożenia porozumienia mińskiego, które jest podstawą procesu pokojowego. Jak zauważył w Polskim Radiu 24 Grzegorz Gromacki, ekspert do spraw międzynarodowych, sposób wprowadzania w życie ustaleń z Mińska powinien był zostać ustalony znacznie wcześniej. Porozumienie mińskie zostało podpisane w lutym 2015 roku.
tak więc niedługo będą już 2 lata od tego momentu. Oczywiście rozmowa na pewno była twarda i ostra w gronie tych 4 przywódców i na pewno sprawy nie tylko ukraińskie były ważne podczas rozmów w Berlinie. Podczas spotkania w Berlinie przywódcy Francji, Niemiec i Rosji już bez udziału prezydenta Ukrainy rozmawiali również o konflikcie w Syrii. Angela Merkel i François Hollande skrytykowali działania Moskwy na Bliskim Wschodzie. Rosjanie w barbarzyński sposób ostrzeliwują Aleppo, podkreślał na naszej antenie Grzegorz Gromadzki. Sytuacja jest taka, tam już na miejscu w Syrii, że to Rosjanie w tej chwili dyktują warunki, ostrzeliwując w sposób barbarzyński Aleppo. Naloty na to miasto są naprawdę bardzo ciężkie. Co ciekawe, i to jest warte podkreślenia, nawet te państwa zachodnie, które były dotąd uważane za bliskich, nie powiem sojuszników, ale jednak bliskich partnerów Moskwy, myślę tutaj o zarówno Niemczech, jak i Francji, w tej chwili niesłychanie ostry sposób się wypowiadają w tej kwestii. Rozmowę z Grzegorzem Gromadzkim znajdą Państwo na www.polskieradio24.pl. Arabia Saudyjska po raz pierwszy w historii wypuszcza obligacje. Kraj ten zmaga się z dziurą budżetową spowodowaną niskimi cenami ropy naftowej. W ubiegłym roku Arabia Saudyjska miała rekordowy deficyt budżetowy w wysokości prawie 100 miliardów dolarów. Od początku roku szukała rozwiązania kłopotów finansowych. Według planu nazywanego Saudyjska Wizja do roku 2030 królestwo ma uniezależnić się od dochodów z ropy naftowej. Wypuszczane na rynek obligacje to papiery 5, 10 i 30-letnie. Ich wartość to 17,5 miliarda dolarów. Wcześniej z sukcesem obligacje na rynek wypuścił sąsiadujący z Arabią Saudyjską Katar, który też boryka się z kłopotami finansowymi. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Według szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego ropa naftowa musiałaby podrożeć aż do 80 dolarów za baryłkę, by uratować budżet królestwa. Dzisiaj wartość surowca jest najwyższa od miesięcy i wynosi 52 dolary. W Watykanie zorganizowano już po raz 4 przedświąteczną loterię dobroczynną. Dochód z niej na życzenie papieża Franciszka zostanie przeznaczony na pomoc dla mieszkańców środkowych Włoch, które w końcu sierpnia nawiedziło silne trzęsienie ziemi oraz jak zawsze dla bezdomnych. Wśród przedmiotów do wygrania są też prezenty, które papież dostał w tym roku, choć nie ujawniono jeszcze żadnych szczegółów na ten temat. Przed rokiem w trzeciej edycji do wygrania był samochód osobowy średniej wielkości, drogie zegarki, torby podróżne, walizki i wieczne pióra oraz ekspres do kawy. 12 przedmiotów dużej wartości oraz 30 nagród pocieszenia. Nie zmieniła się cena losu na papieską loterię. Wynosi nadal 10 euro. Jak i punkty ich sprzedaży. Co wydatelio tych apteka, bezdomnych, mówicie, że będziecie o świadków Jehowy, pionierzy, jak pouciekali z domu katolickiego, to wcale nawet nie wiedzą, że są bezdomni, bo tego słowa nawet się nie używa. U świadków Jehowy nie używa się słowa gadani, bo tylko moherowi w kołchozach katolickich, swych tutaj w tramwajach, w autobusach stołecznego miasta Warszawy takich słów używają. Polskie Radio 24. Sport. Reprezentacja Polski zajmuje 15 miejsce w najnowszym rankingu Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej. To najwyższe notowanie polskiego zespołu w historii. Liderem pozostaje Argentyna, a na drugie miejsce z trzeciego awansowali mistrzowie świata Niemcy. Trzecia jest Brazylia, która także przesunęła się o lokatę w górę. Z drugiego miejsca na czwarte spadła natomiast Belgia. Największy skok w czołowej 30 to awans reprezentacji Iranu z 37 na 27 pozycję. Lokatę znacznie poprawiła też Islandia, która przesunęła się o 6 pozycji na 21 miejsce. Barcelona wciąż nie do zatrzymania w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Kataloński klub jest jednym z 3, które na półmetku fazy grupowej mają na koncie komplet zwycięstw. Pozostałe to Atletico Madrid i Leicester City. W środę mistrzowie Hiszpanii bez kłopotu rozbili u siebie klub Pepa Guardioli Manchester City. Messi robi co chce, tytułuje sportowa marka. Dopóki Messi będzie tego chciał, Barca będzie jego drużyną. Piłka należy do Argentyńczyka i to on rządzi dzisiaj futbolem, zapewnia komentator madryckiej marki. Futbol jest Messim, tytuł z madryckiego asa. Z Messim nie poradzą sobie nawet 2 bramkarze, czytamy w barcelońskim Mundo Deportivo. Autor artykułu przypomina, że Argentyńczyk najpierw zdobył bramkę bronioną przez Sergio Bravo, a potem przez Wilfreda Caballero.
To najlepszy piłkarz świata, który potrafi świetnie panować nad sytuacją i doprowadzać akcję przy piłce do końca. Był decydującym zawodnikiem, obecnym we wszystkich najważniejszych akcjach na boisku, mówił Luis Enrique. Zwycięstwo nad Manchesterem City, zdaniem komentatorów, drużyną będącą lustrzanym odbiciem Barsy, wzmacnia autorytet trenera Blaugrany. Guardiola stał się na Camp Nou ofiarą genialności Messiego, a przy okazji, mierząc się z Barceloną, miał okazję sprawdzić, ile jeszcze ma do zrobienia w swojej nowej drużynie, napisano w barcelońskim sporcie, a artykuł nazwano Messi zniszczył Guardioli City. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. W tabeli grupy C Ligi Mistrzów prowadzi Barcelona, która już o 5 punktów wyprzedza Manchester City. W kolejnych meczach Barcelona jedzie do Manchesteru, a Borussia podejmuje Celtic. Agnieszka Radwańska w rozpoczynającym się w niedzielę turnieju WTA Finals w Singapurze będzie bronić tytułu. Polska tenisistka zanotuje 8 w karierze występ w kończącej sezon imprezie Masters. 27-letnia krakowianka ma w dorobku jeden triumf w zawodach uznawanych za nieoficjalne Mistrzostwa Świata. Wcześniej jej najlepszym wynikiem był półfinał. Dotarła do niego dwukrotnie. W 2012 roku, gdy rywalizacja toczyła się w Stambule, oraz w poprzednim sezonie, kiedy po raz pierwszy tenisistki gościł Singapur. Pozostałe starty podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego kończyła na fazie grupowej. Prognoza pogody. Dzisiaj pochmurno i deszczowo. Temperatura od 8 do 12 stopni. Chłodniej na północnym wschodzie i Podhalu, tam od 6 do 8 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Oczy moje są zawsze same. Reklama. To on uwalnia moje nogi. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie. To wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność grypowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa. Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zajadę? Actisoft szybko łagodzi podrażnienie. Regeneruje pęknięte kąciki ust i tworzy wokół nich barierę ochronną. 97% użytkowników potwierdziło skuteczność Actisoftu. Actisoft. Problem zajadów. Znika bez śladów. Dlaczego tak wiele Polek wybiera Vitotal dla kobiet? Bo zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Vitotal dla kobiet ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal dla kobiet to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Teraz kupując tabletki Vitotal w promocyjnym opakowaniu otrzymasz kod na audiobook ze specjalnej kolekcji na audioteka.pl. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje chyba Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Boczny, bo znikają boczki. Suplement diety chyba Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Każda mama wie, że gdy dziecko jest przeziębione i ma gorączkę, lek nie może być ani za silny, ani za słaby. Dlatego podaj dziecku Lipomal. Lipomal to naturalny lek na przeziębienie i gorączkę już od pierwszego roku życia. Syrop Lipomal 97 mg w 5 ml. Suchy ekstrakt z lipu na podstawie stanów gorączkowych towarzyszących przeziębieniu. Przeciwwskazania na drażliwość, na skład produktu cukrzyca. Aflofar. Zatem się tym zwrotne się strasznie ulepiej, dążyli do obarwania wąsko, żeby to się z lekarzem lub farmaceutą. Czy każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu? To była reklama. Przez Chrystusa Pana naszego. 14.17 na zegarze, słuchają Państwo Polskiego Radia 24, jest czwartek, 20 dzień października, Jakub Kukla, witam i zapraszam do godziny 17. Gość Polskiego Radia 24. W naszym studiu Konrad Łaski, radca prawny zajmujący się sprawami nieruchomości, a skoro nieruchomości, to zapewne reprywatyzacja, a skoro reprywatyzacja, to z całą pewnością komisja weryfikacyjna, której powołanie do życia zapowiedzieli w tym tygodniu w czasie konferencji prasowej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro i wiceminister sprawiedliwości Patryk Mijaki. Według zapowiedzi komisja miałaby daleko idące uprawnienia, ale jej działalność ma nie obejmować odpowiedzialności karnej. Jak mówił Zbigniew Ziobro, komisja weryfikacyjna, której powstanie zakłada projekt, badałaby decyzje reprywatyzacyjne podejmowane dla stołecznego miasta Warszawy pod kątem ich zgodności z prawem. Jak przyjął pan zapowiedź powołania do życia komisji weryfikacyjnej? Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Przyjąłem to w sposób...
zarówno pozytywnie, jak i z pewnymi wątpliwościami jako prawnik. Dlatego, że oczywiście każda próba posprzątania tego, co zostało, może być odkryte, czy dla ludzi, którzy się tym zajmują, pewnie gdzieś mniej więcej było wiadomo od lat, ale teraz to uzyskało właściwy taki status, bym powiedział, problemu społecznego. To każda próba jego rozwiązania, jakim jest reprywatyzacja w Warszawie, zasługuje na poparcie. Stąd te pozytywne odczucie, tak, bo ktoś jeszcze próbuje sprawę załatwić. Ktoś próbuje sprawę załatwić, ktoś próbuje się odnieść do tego, co było, bo też miejmy pełną świadomość, że reprywatyzacja to jest to, co było i to, co jest i to, co będzie. Na razie mamy tylko próbę załatwienia tego, co było, ale też trzeba się przyjrzeć z należytą uwagą i wrażliwością. To znaczy, z punktu widzenia takiego, bym powiedział, społecznego, obywatelskiego, to na pewno jest próba pozytywna, dlatego że przede wszystkim zawiera w sobie taki aspekt sprawdzenia tych wszystkich ujawnionych, patologicznych, czy niektórych nawet nielegalnych procedur, czy działań, które doprowadzały do reprywatyzacji. No tylko, że i o tym jakby nic więcej póki co nie możemy powiedzieć. Pomysł dobry, zobaczymy co dalej. No z punktu widzenia prawnego rodzi się chyba więcej wątpliwości niż jakichś takich precyzyjnych przekonań o tym, co to będzie. Ponieważ z punktu widzenia prawnego mamy pewnie pierwszą wątpliwość, co to jest w ogóle za twór. Znaczy, jeżeli to ma być nie komisja śledcza, tylko organ, który ma jakieś dodatkowe, potężne uprawnienia, jak mówili politycy przedstawiając ten projekt, no to na pewno musimy poczekać na projekt, na te ustawy już. Też nie wiemy, dlaczego wciąż on nie został ujawniony, bo dwóch nie wiemy, że istnieje, prawda? Natomiast z punktu widzenia prawnego mamy kilka wątpliwości podstawowych, w jakim trybie ona będzie działała. To znaczy w oparciu o jakie procedury, czy procedury kodeksu postępowania administracyjnego, bo ewidentnie ta komisja ma uprawnienia, czy ma kompetencje do tego, żeby działać jako organ, ponieważ chce, nie wiem, znosić decyzje, wznawiać postępowania administracyjne. Z drugiej strony słyszymy, że ta komisja będzie miała jakieś uprawnienia ze sfery prawa, nie wiem, postępowania karnego, prawda? No, ma przesłuchiwać, ma dochodzić w ogóle, ustalać, czy zaistniało przestępstwo. I co może się wydarzyć w wyniku działalności komisji? Posłuchajmy, jeśli nie dopatrzy się nieprawidłowości, pozostawi nieruchomość w rękach właściciela. Jeżeli wydanie na przykład kamienicy okaże się bezprawne, to nakaże jej zwrot, a jeśli nie będzie to możliwe, na przykład dlatego, że kamienica została już zbyta, nakaże wypłatę rekompensaty przez osobę, która złamała prawo. No i teraz tak, słuchając tego jako obywatel, zwłaszcza załóżmy ktoś, kto nie jest zorientowany precyzyjnie w sferze prawa, no to bym powiedział super. Prawda? No bo to, co konkretne, czy to rozwiązania. Tak, konkretne rozwiązania i jeszcze odpowiedzi na konkretne patologie. Znaczy, jeżeli nieruchomość została w wyniku przestępstwa, czy nielegalnie uzyskana, ten ktoś, kto ją uzyskał, wciąż ją posiada, no to staramy się przywrócić tę nieruchomość do Miasta Stołecznego Warszawy, czy Skarbu Państwa, pewnie częściej do Miasta Stołecznego Warszawy. Jeżeli już została zbyta, nie możemy naruszyć tytułu własności osoby, która ona była w dobrej wierze, więc możemy tylko obciążyć kogoś. Natomiast w tych zdaniach, które pan przeczytał, jest parę pojęć prawnych, które będą kluczem do działania tej komisji. Znaczy, co to znaczy bezprawnie uzyskana? To znaczy w wyniku niedobitki, potem im się nie opłaca. Fałszerstwa dokumentów. I teraz tak, potem im nie wychodzi. Komisja ustalała, czy dokumenty były sfałszowane. A Jona Mąkowska, w wyniku korupcji, czyli komisja będzie prokuratora, który będzie ustalał zajście przestępstwa. Ja nie będę pracowała jako sędzina, bo... No bo tak to ma wyglądać. No tutaj już jest dużymi problemami. Jak to się będzie odbywało? Więc poczekajmy z tym do projektu. Natomiast na pewno... Dzisiaj, nie, wczoraj słyszałem w jednej ze stacji telewizyjnych profesora Achmaja, który mówił o tym, no, że dla niego, jak on to dzisiaj czyta, to póki co jest, to się nie składa na konstytucyjność tego organu. Dlatego, że no, to pomieszanie porządków, tak? KPA, czyli prawo administracyjne, prawo karne, ustalanie przestępstw, przesłuchiwanie świadków, przesłuchiwanie osób. Nie wiem, czy te osoby będą występowały z pełnomocnikami, z adwokatami. No wiemy, w jaki sposób jakby się odbywają wszystkie postępowania.
pytanie, gdzie wchodzą eksperci, prawnicy, jak one się, jakie są możliwości ich przyjęcia. Jest bardzo skomplikowane, więc jakby pomysł, znowu od tego, czego zaczęliśmy, pomysł bardzo dobry. Potrzebne są szczegóły. Bo też działalność komisji miałaby obejmować kilka tysięcy spraw i tutaj dotykamy kolejnego problemu, czy może inaczej, kolejnego wyzwania. Kilka tysięcy spraw, kilka tysięcy decyzji podjętych jak dotąd w Warszawie, natomiast komisja miałaby liczyć kilku członków, wokół niej miałby także działać komitet społeczny, w sumie kilkanaście osób. Na kilka tysięcy skomplikowanych spraw. No, jeżeli słyszę postulat, że oni sprawdzą wszystkie reprywatyzacje, no to zażartowaliśmy przed wejściem, że wcześniej Legia wygra Ligę Mistrzów. No i jak można sprawdzić 4 tysiące spraw reprywatyzacyjnych, w którym każdy są setki dokumentów, dziesiątki postępowań spadkowych, dziesiątki osób, decyzji administracyjnych z 50 lat i tak dalej, w jakimś sensownym czasie, no bo rozumiem, że to ma być coś efektywnego, prawda? Znaczy coś, co będziemy widzieć jego efekty, a nie, że ta komisja będzie ustalała w ciągu pół roku, że w 3 sprawach czy 5 sprawach reprywatyzacyjnych były jakieś bezprawne działania. Rozumiem, że mówimy o efektywności działania jako pierwszym założeniu tej komisji. Jeżeli to nie ma być tylko postulat polityczny, no to zakładamy dobre intencje, więc zakładamy efektywność tego działania. I to mi się nie... Znaczy, z mojego punktu widzenia to jest błędne założenie. Czyli jeżeli ona ma sprawdzić wszystkie reprywatyzacje, to jest błędne założenie. Znaczy, przede wszystkim sprawdziłbym reprywatyzacje na przykład związane z układami indemnizacyjnymi, gdzie nieruchomości były zwracane na rzecz obcokrajowców, z którymi były wcześniej wypłacone odszkodowania. Prawda? To jest pierwsza grupa, którą dość precyzyjnie można sprawdzić. Drugą grupę, którą bym sprawdził, to jednak sprawdziłbym te decyzje zwrotowe, gdzie zwroty następowały nie na rzecz spadkobierców, tylko na tych, którzy te roszczenia kupili. Bo samo kupowanie roszczeń nie było procederem nielegalnym, jak dzisiaj już pewnie w debacie publicznej się uznaje, że kto kupił roszczenia z przestępcą. Tak nie było. W sposób ewidentny, aż wyroki Sądu Najwyższego potwierdzały kilkakrotnie, że to jest, znaczy, że nabywanie roszczeń jest po prostu czynnością legalną, tak jak się kupuje, nie wiem, wierzytelność pieniężną, prawda, czy jakąkolwiek inne prawo majątkowe. Natomiast w ramach z tego, co donoszą media, prawda, co pokazuje to ostatnie pół roku, to najwięcej tych wątpliwych prawnie spraw było związane z tymi, którzy te roszczenia kupowali, prawda, no. Ja sobie nie przypominam jakiejś mocnej sprawy, która byłaby związana ze spadkobiercami, więc mamy grupę takich spraw, które można by było jakby w założeniu tego organu wrzucić jako pierwsze założenie, że będziemy te sprawy sprawdzać, bo jak jest założenie, że sprawdzimy wszystko, no to trochę to wygląda na to, że możemy niewiele sprawdzić w gruncie rzeczy. Z dzisiejszego punktu widzenia wygląda też na to, że komisja weryfikacyjna mogłaby w przyszłości podważać decyzję sądu. Tego sobie już zupełnie nie wyobrażam. To znaczy, ale tak to rozumiem, na podstawie tego, co do dziś wiemy. Znaczy, w ogóle trzeba powiedzieć, że w sprawach reprywatyzacyjnych to też jest moim zdaniem kolejne, nie chcę powiedzieć przekłamanie w debacie publicznej, ale pokazanie sądów jako odpowiedzialnych za reprywatyzację i że tam te sądy wydawały te wyroki. W sprawach reprywatyzacyjnych było naprawdę jakby niewielki procent spraw, w których decydowały sądy. Sprawy reprywatyzacyjne to są w znakomitej większości sprawy administracyjne, które kończyły się wraz z decyzją miasta o zwrocie bądź odmowie zwrotu, prawda? Natomiast sądy tutaj jakby decydowały w jakiejś mniejszej ilości spraw. Sądy są odpowiedzialne za orzecznictwo, które później było podstawą wydawania decyzji. To jest po pierwsze. Natomiast my właśnie nie wiemy dzisiaj, jaka będzie... Bo tak, żeby to było konstytucyjne, to decyzje komisji, czy wnioski tej komisji muszą podlewać kontroli sądowej bezpośrednio. Z tego, co zostało powiedziane i z tego, co słychać jakby w doniesieniach medialnych, to wygląda na to, że najpierw będzie odwołanie do premiera, potem to będzie wracało do organu, który będzie wydawał, czyli do miasta, ponowną decyzję i dopiero sąd. W takiej kolejności to nie będzie konstytucyjne. To ten sąd musi działać, musi kontrolować bezpośrednio decyzję tego organu, a póki co tej procedury chyba nie mamy. A czy taka kolejność mogłaby spowodować, że sprawy będą trafiały w przyszłości przed europejskie trybunały? Na forum międzynarodowym będą rozpatrywane? Znaczy, myślę, że zanim zaczęły trafiać, to mimo wszystko Trybunał Konstytucyjny, który jest w jakimś, nazwijmy to, małym kryzysie, ale jednak działa i wydaje orzeczenia, to zanim by zaczęły trafiać, to już by jakby zniósł te zapisy, które by nie pozwalały kontrolować bezpośrednio. Więc tutaj raczej bym szedł tą stronę, że raczej by trzeba było te mechanizmy usprawnić w ten sposób, że sądy będą bezpośrednio kontrolować te decyzje komisji.
a Europejski Trybunał byłby dopiero możliwy w momencie, kiedy te wyroki sądów byłyby niezgodne w odczuciu tych, których by dotyczyły z ich prawami, czy osoby by uważały, że ich prawa są naruszone. Komisja weryfikacyjna miałaby zajmować się przypadkami nieprawidłowości w sprawach reprywatyzacyjnych z przeszłości, ale wspomniał pan na wstępie, że reprywatyzacja to jest proces, który się odbywał w przeszłości, ale także teraźniejszość i przyszłość. Uda się uregulować te kwestie bez ustawy? I to jest moja największa wątpliwość co do pomysłu Prawa i Sprawiedliwości o powołaniu tej komisji. Znaczy, wydaje mi się, że największym problemem tego jest rozwiązanie tego problemu na przyszłość i trochę decyzja o powołaniu tego organu chyba odwraca uwagę od takiego podstawowego pytania, gdzie jest ustawa reprywatyzacyjna, zarówno gdzie jest ona przez ostatnie parę lat rządów Platformy Obywatelskiej, jak również gdzie jest ona dzisiaj. To znaczy nikt się dzisiaj nie zajmuje tego, jak rozwiązać ten problem. Konrad Łaski, radca prawny zajmujący się kwestiami nieruchomości. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Słuchają państwo Polskiego Radia 24. Jest czwartek, 20 dzień października. Na zegarze zbliża się godzina 14:30. Już za kilkanaście sekund informacje dnia. Autopromocja. Polskie Radio 24. Każdą sobotę o 16:15 zapraszam na program Poznajmy się, czyli Między nami zwierzętami. Będziemy rozmawiać o relacjach z naszymi czworonożnymi podopiecznymi, problemach z tym związanych i o sposobach na ich rozwiązywanie. Swoją wiedzą w programie podzielą się wybitni specjaliści, zoopsycholodzy, lekarze weterynarii, szkoleniowcy. Zapraszam w każdą sobotę o 16:15. Aleksandra Szywała. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Jest 14:30, Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Wzajemne oskarżenia i duże emocji. W Sejmie zakończyła się dyskusja na temat zakupu śmigłowców dla polskiej armii. Oferował skrócenie pobytu za kratkami czy wizytę w restauracji. W serwisie powiemy o zatrzymanym dziś przez CBA kierowniku zmiany w bydgoskim areszcie. Na koniec przeniesiemy się do Nowego Sącza. Tamtejsza Straż Miejska kontroluje paleniska domowe. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. PiS i opozycja wzajemnie oskarżyły się o kłamstwa w sprawie zakupu śmigłowców dla polskiej armii. W Sejmie zakończyła się dyskusja po informacji ministra obrony o negocjacjach o kontrakt z francuską firmą Airbus Helicopters na zakup śmigłowców Caracal. W debacie poseł PiS Artur Soboń mówił, że nie jest zdziwiony zakończeniem negocjacji z Francuzami. Nie dziwi więc fakt, że odstąpiliśmy od niekorzystnego przetargu dotyczącego zakupu francuskich Caracali. Jest to bowiem zmodernizowana konstrukcja z lat 60. znacznie starsze od oferowanych przez Amerykanów, Włochów czy Brytyjczyków. Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej zwróciła uwagę na sposób wyboru pierwszej partii śmigłowców ogłoszonej przez MON. Jak to jest możliwe, że przetarg, który toczył się kilka lat, że przetarg, który jest wymogiem tego, żeby można było mieć pewność, że wszystko jest przejrzyście, kończy się w pewnym momencie i każda następna decyzja zapada tylko w ramach arbitralnych decyzji pana ministra? Minister obrony Antoni Macierewicz oświadczył, że Prawo i Sprawiedliwość będzie wspierać polski przemysł obronny. Zaznaczył, że od początku uważał ten kontrakt za niekorzystny. Dodał, że pierwsza partia 25 karakali miała być wyprodukowana poza Polską, a w fabryce w Łodzi miało pracować nie kilka tysięcy, tylko 200 osób. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kierownika zmiany w areszcie śledczym w Bydgoszczy, który nielegalnie dorabiał sobie do pensji. Mężczyzna miał specjalny cennik usług dla osadzonych, oferując m.in. skrócenie pobytu za kratkami czy wizytę w restauracji. Usłyszał już zarzuty korupcyjne i został tymczasowo aresztowany. Śledczy z CBA i prokuratury ustalili, że w cenniku zatrzymanego funkcjonariusza wyjście na wolność o miesiąc wcześniej kosztowało 1000 zł, a jeden dzień przepustki 100-150 zł. Za pieniądze u mężczyzny można było uzyskać nie tylko wcześniejsze warunkowe zwolnienie, ale też na przykład wizytę w fast foodzie czy restauracji w czasie konwoju. Ponadto w areszcie zezwalano osadzonym na nielegalne kontakty z osobami trzecimi i wnoszenie zakupów na teren placówki. Według ustaleń śledczych funkcjonariusz miał współpracować z jednym z osadzonych, który pośredniczył w załatwianiu spraw. Przedstawione mu zarzuty dotyczą przyjęcia korzyści majątkowej w wysokości blisko 36 tysięcy złotych. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.
Pierwszym świadkiem przed komisją do spraw Amber Gold będzie Barbara Kijanko z Trójmiejskiej Prokuratury. Pani prokurator zajmowała się sprawą firmy po zawiadomieniu Komisji Nadzoru Finansowego. W Sejmie odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw afery Amber Gold. Posłowie uczestniczący w pracach komisji rozmawiali o harmonogramie przesłuchań. Ze względu na chorobę świadka przed komisję ma być wezwany lekarz, który wystawił pani prokurator zwolnienie, zaproponowała przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman. Pani prokurator od czerwca przebywa na zwolnieniu chorobowym. W związku z powyższym wnoszę o to, aby komisja podjęła dzisiaj uchwałę, aby po otrzymaniu zwolnienia chorobowego, które się zwróciło, na dzień 8 został wezwany lekarz, który wystawił to zaświadczenie celem przesłuchania go odnośnie stanu zdrowia pani prokurator i możliwości uczestniczenia przez nią w pracach komisji śledczej. Amber Gold to firma, która miała inwestować w złoto i inne kruszce. Działała w latach 2009-2012, a klientów kusiła wysokim oprocentowaniem. Śledczy twierdzą, że stojące za piramidą finansową małżeństwo Marcina i Katarzyny P. oszukało w sumie niemal 19 tysięcy osób, doprowadzając ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o wartości 850 milionów złotych. Straż Miejska w Nowym Sączu sprawdza, czym mieszkańcy palą w piecach domowych. Sprawdza, czy nie ma tam przypadkiem śmieci lub niebezpiecznych dla zdrowia odpadów. Kontrole są wybiórcze, ale też interwencyjne. Dariusz Górski, pełniący obowiązki komendanta Nowosądeckiej Straży Miejskiej, zwraca uwagę, że właściciel posesji, który spala śmieci, szkodzi zarówno sobie, jak i środowisku. Jeżeli ten dym siądzie na dachu, rynny go spłuczą z dachu, wejdzie to do gruntu, być może do tego ogrodu, gdzie hoduje warzywa i tym samym będzie zatruwał siebie i całą rodzinę, kogo będzie częstował tymi warzywami. Ten dym jest rakotwórczy. Tam są metale ciężkie, tam są substancje, które powodują poważne schorzenia, między innymi nowotworowe. Za spalanie odpadów grozi mandat do 500 zł. Kontrole potrwają do końca sezonu grzewczego. Prognoza pogody. Dzisiaj pochmurno i deszczowo. Temperatura od 6 do 12 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. A kolejne informacje dnia w Polskim Radiu 24 o godzinie 15. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na zegarze 14:35. Gość Polskiego Radia 24. W naszym studiu dr Kamil Zajączkowski, politolog Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, witam Pana. Porozmawiamy o sankcjach. Na dzisiejszym szczycie Unii Europejskiej w Brukseli kanclerz Niemiec Angela Merkel zamierza nakłonić Unię Europejską do zaostrzenia sankcji wobec Rosji. Pisała o tym gazeta Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Powodem jest udział Moskwy w wojnie w Syrii. Zanim porozmawiamy o przyszłości sankcji wobec Rosji, wiadomości, żeby wskazać, że tu chodzi o dwie zupełnie inne kwestie, czyli od dwóch lat, od lipca 2014 roku Unia Europejska oficjalnie wprowadziła sankcje wobec Rosji. Te sankcje są trzystopniowe, dotyczą i osób fizycznych, i banków, i pewnych działań związanych z firmami energetycznymi. I te sankcje są przedłużane co pół roku. Ostatnio zostały wydłużone do grudnia czy do stycznia 2016-2017 styczeń i ostatnio te sankcje zostały bodajże w lipcu przedłużone. To znaczy, że w grudniu tego roku kolejne dyskusje. I to jest bardzo ważne, że na tym dzisiejszym i jutrzejszym szczycie oczywiście będzie rozmowa o Rosji, będzie rozmowa o sankcjach, ale mało prawdopodobne jest, żeby rozmawiać o sankcjach wobec Ukrainy, wobec Rosji, które zostały przedłużone w lipcu na kilka miesięcy. To jest jedna kwestia. Natomiast druga kwestia to jest to, że trwa obecnie od ponad tygodnia dyskusja, jak zachować się wobec Moskwy, która prowadzi swoją politykę w Syrii, no mówiąc też bardzo kolokwialnie i krótko, która nie ułatwia dojścia do porozumienia politycznego. I teraz tak, jest kilka propozycji, między innymi Polska, państwa bałtyckie, stanowisko Niemiec nie do końca jest jasne, bo co innego mówi pani kanclerz, minister spraw zagranicznych, co innego mówi jeszcze w ogóle frakcje polityczne, co innego też mówią. Chodzi o
wymuszenie na Rosji pewnej zmiany polityki wobec Syrii, czyli mniejsze zaangażowanie i opowiedzenie się, bo dzisiaj Rosja bardzo mocno popiera rząd w Syrii, tak, Asada. Przypomnijmy, że języczkiem uwagi stały się m.in. bezwzględne działania Rosjan wobec syryjskiego miasta Aleppo i przy okazji jeszcze zbombardowanie czy ostrzelanie konwoju ONZ z pomocą humanitarną dla Syrii. To były te dwa elementy, które sprawiły, że Unia Europejska zastanawia się nad ewentualnym nałożeniem kolejnych już po tych, nazwijmy je w cudzysłowie, ukraińskich sankcji na Rosję właśnie. Zastanawiam się, na ile ważnym sygnałem jest wypowiedź Federiki Mogherini, która w tym tygodniu po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej stwierdziła, że Unia raczej chce stawiać na dialog w kontaktach z Moskwą. No i tu pan redaktor bardzo dobrze, że przytoczył te słowa tej osoby, bo to wskazuje na taki polityczny drogowskaz, co Unia będzie chciała zrobić z Putinem i z Rosją. I chyba nie ma dzisiaj woli politycznej w samej Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej. Wysoki przedstawiciel to wprost powiedział, żeby zaostrzać jeszcze sankcje. Są takie państwa jak Austria, Luksemburg, państwa Europy Południa, które raczej mówią, nie nakładajmy kolejnych sankcji, bo po pierwsze one do niczego nie doprowadzą. Po drugie mamy stanowisko premiera Włoch Renziego, który bodajże miesiąc temu, to on zaproponował, zacznijmy rozmawiać z Rosją kompleksowo, czyli nie rozmawiajmy tylko o Ukrainie, nie rozmawiajmy tylko o Syrii, tylko zacznijmy ponowny dialog. Taki dialog, jaki miał miejsce przed 2014 rokiem. No tutaj wiadomo, o co chodzi. Przede wszystkim o względy gospodarcze, bo jeżeli byśmy zobaczyli tą współpracę gospodarczą z państwami Europy Zachodniej, to Rosja ma najbardziej rozwiniętą poza Niemcami, właśnie z Włochami, z Francją. I Renzi proponuje, żeby te wszystkie kwestie rozmawiać w takim całościowym pakiecie. No oczywiście, jeżeli będziemy rozmawiać tak jak Włosi chcą, w takim całościowym pakiecie, no to kwestie takie już szczegółowe, Ukraina, Syria, zanikają, schodzą na drugi plan. Bo część państw uważa jednak, że bez Rosji nie da się rozwiązać konfliktu syryjskiego, konfliktu na Bliskim Wschodzie. Do tego trzeba dodać, w kontekście nocnej debaty Clinton-Trump, że niestety to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, w jakimś stopniu wzmacnia pozycję Rosji w Syrii, bo Stany Zjednoczone w jakimś stopniu oddały pole takiej dyplomatycznej ofensywie Rosji, co Putin oczywiście umiejętnie to wykorzysta. Jeśli chodzi o nocną debatę, do tego tematu jeszcze dziś wrócimy po godzinie 15.30, a na razie rozmawiamy o ewentualnych kolejnych już sankcjach wobec Rosji, tym razem za jej politykę w sprawie konfliktu syryjskiego. Mówił pan, że w niektórych krajach europejskich panuje przekonanie, że bez Rosji tej wojny zakończyć się nie da. O tym mówił zupełnie wprost niedawno Boris Johnson, szef brytyjskiego MSZ-u, cały czas jeszcze kraj Unii Europejskiej. Przecież Boris Johnson wyraził przekonanie, że jeśli ktoś może doprowadzić do końca wojny w Syrii, to tylko i wyłącznie rząd Asada z jednej strony i Rosjanie z drugiej. Tak jest, bo to jest konsekwencją, no niestety, błędów polityki Stanów Zjednoczonych. I to niestety ciągnie się, te błędy, które zaczęły się w 2003 roku, a więc tą interwencją w Iraku, później pewną delikatnością Stanów Zjednoczonych w kontekście arabskiej wiosny. No i przecież pamiętamy wszyscy, jak kilka lat temu o czym mówił Obama, czyli brak konsekwencji Stanów Zjednoczonych i brak planu, ale ja bym przede wszystkim podkreślał brak konsekwencji Stanów Zjednoczonych, co zrobić z Asadem i jak tę kwestię rozwiązać. I wszyscy dzisiaj sobie zdają sprawę z tego, że po pierwsze, Unia Europejska jako całość jest za słaba, by rozwiązać tę kwestię z Asadem.
Tu ja bym jeszcze dodał kolejnego gracza, Turcję, która też prowadzi swoją rozgrywkę w tej części świata. No i Stany Zjednoczone nie są na tyle silne, by dzisiaj same rozwiązać też ten problem. A więc antymateria. To wszystko, o czym tu pan redaktor